boi się pojedynków 1 na 1. Tupaj przejmuje. Jest Olewnik, Olewnik. I mamy pierwszą bramkę dla Wulkanu. Strzelcem bramki wydaje się, że Kuba Olewnik, że nie zdążył jej. Tak, chyba Mateusz Dudzic już gdzieś tą piłkę złapał za linią końcową. Wujkowa akcja. Dudzic, Olewnik i ten drugi umieszcza piłkę w bramce po raz drugi. Bardzo szybko, tak, bardzo szybko to drugie trafienie. Jak wspomnieliśmy, worek się rozwiązał. Ostatnio była podobna. Teraz kolejny Wulkan w szybkim ataku. Mamy kolejną bramkę. 3-0. No pytanie, czy Mateusz Dudzic dotknął tej piłki? Tak, słyszymy? Speaker potwierdza. Tak jest, speaker mówi, że Mateusz Dudzic, więc nie będziemy się kłócić. Teraz Tupaj i Gawron. Gawron utrzymał się przy piłce. Patryk Żyła szeroko do Kwietnia. Kwieciec z pierwszej piłki. Gawron i gol! 3-1. Oskar Gawron zmniejsza straty. No równie dobra sytuacja jak ta Krystiana Kwietnia. Pomiędzy zawodników przechwycił to Tupaj. Tupaj, Świętochowski. No próbował Termyna, był blisko, ale nic z tego. Że Wojciech Świętochowski umieszcza piłkę w siatce. 4-1. Wiemy, jak mało potrzebują zawodnicy Wulkanu, żeby zdobyć bramkę. Jedno niedokładne podanie. Już wychodzą z kontrą. Mamy 4-1. Zdarzalności na pewno Hanieckiemu nie można odmówić. 3 strzały. Haniecki kapitalne teraz uderzenie. Kolejny raz gdzieś ta piłka trąciła rywali, no ale strzał był na tyle mocny, że mimo wszystko poleciała w światło bramki. 5-1 dla Wulkanu. Bartek Haniecki spóźnił się, ale zrobił to, do niego należało. Swoje piętno, tak. Tak, podobno dzisiaj poza kadrą wylądował Kuba Tyzel, dlatego żeby koszulkę z dychą mógł założyć Michał Piotrowski, ale to, co nie wychodzi Michałowi Piotrowskiemu, udaje się Mateuszowi Dudzicowi. Kolejny piękny gol, 6-1. Aliutin, brakło mu. Niewiele brakłoby. Ale teraz kolejny błąd w wyprowadzeniu. Świętochowski i Termyna, no i gol. 7. Nie najlepsza teraz interwencja Grzegorza Termyny. Na pewno zrobić lepiej. Dalej z linii końcowej Kwieciec. Bardzo ładne uderzenie Krystiana Kwietnia. Mniejsza straty zawodnik. Dali się zaskoczyć. Jeszcze przed chwilą miałem trafiony dokładny wynik w naszej lidze typera. Postawiłem 7-1. Niestety już wiadomo, że Wojtek Świętochowski. No ale zrobił nam się otwarty mecz. Akcja za akcję i proszę bardzo. Nie strzela Wulkan, strzela Gandalf. 3-7. Krystian Kwieciej. No nie grają na twoją korzyść. Tak, jeśli ale chodzi teraz, o ligę typera. Teraz to już właśnie. W polu karnym Świętochowski. Ten będzie próba uderzenia. Maliutina. Ładnie zrobił to Maliutin. Ulala! Piękny gol. Niespodziewanych bramek. Wydaje się, że strzelcem Kuba Olewnik. Jednak nie, jednak Wojciech Świętochowski. A to oznacza. Chyba jego najlepszy występ w tym sezonie. I teraz strzela Michał Piotrowski. Mamy pierwszą bramkę Piotrowskiego. No i jak szybko Gandalf strzelił dwie bramki, tak szybko Wulkan odgryza się dwoma trafieniami. No generalnie dość duża część ryja. Haniecki. Zaległej nogi. Piotrowski gol! Jest 10. bramka, drugie trafienie Michała Piotrowskiego. Kompletnie niepilnowany. Takich błędów nie być może myśleli, że bramkarz im krzywdy nie zrobi. Och, niecelnie. Panie. Bo z dużą łatwością ograł dwóch rywali, ale zatrzymuje się na trzecim. Zablokowany Bartłomiej Kłos. Teraz Szymon Szeliga. Szeliga z łatwością. Tak, pełni właściwie tylko formalności. Świetne zachowanie Szymona Szeligi. 1-0. Pusty przelot Kacpra Łaby, ale brawa za ambicje. Na pewno gdzieś tym wyskokiem i tak wybił z uderzenia rywala. Na pewno było mu ciężej tą piłkę opanować.
Ale mamy niebezpieczne przejęcie, dobrze interweniuje Romejko. Ale to ma! Robił Paweł Gajek. Piękne trafienie zawodnika Imbwaru. No kapitalny gol na 1-1. Warto było czekać całą połowę na no miejmy nadzieję, że troszeczkę na... Liga przecina to podanie. Kolejny przechwyt Szeligi. Potaczek blisko bramki na lewej nodze. Potaczek i mamy gol. Piękne trafienie Szymona Potaczka. Zaskoczony Marcin Gajek. Dobre uderzenie po krótkim piłku, ale gdzieś tu nowy różnik też prawa B. No tak, zdecydowanie. Kasper. Teraz Szeliga i gol. Udało się Bartkowi wcisnąć tą piłkę po podaniu Szymona Szeligi. No z najbliższej odległości, ale jak na rybach. Liczy się co w sieci. Gol jest gol. 3-1 dla Kołowrotka. Zać miał okazję bronić. Między innymi w meczu z Imwarem, kiedy to obronił strzał Piotra Gajka. Teraz Bartek, Hajdun czy Romejko? Hajdun i gol! Strzelił. 2-2. Bardzo pewnie wykorzystany. No i przypomnijmy, że teraz każdy kolejny faul zawodników Kołowrotka Kondratów będzie skutkował kolejnym przedłużonym rzutem karnym. A jak widzimy... Gajek, sprytnie, ale przeczył to Gasiak. Szeligą, Gasiak na obieg, Gasiak, dużo miejsca. Kończy Gasiak, wykłada i gol. Bardzo zamyka. Rywalizację. Te 40 sekund gry dla wprowadzenia w ostatnich 40 sekundach spotkania. Głos. Głos walczy o tą piłkę cały czas. Głos. Głos. Mamy gol, ależ to zrobił Bartek. Jak zamknąć mecz, to właściwie tylko w taki sposób. Pojedynkę można powiedzieć, rozstrzelał tutaj w końcówce Imwar Nissan. Hat-trick Bartka Kłosa, przypomnijmy, trafił na 3-1. Bardzo ładny Gontarek. Gol! 1-0, Kuba Gontarek, bardzo ładna akcja. No tym razem już nic nie stanęło na przeszkodzie, nie dał rady Dawid Iwanicki, Young Boys prowadzą 1-0. To zagrana piłka na nogę, jest Simon Zonkiewski, noga. Ornoga, wielkie brawa też dla Tymka Wąsiewskiego. Tak ładnie rozegrana piłka. Tak jest, doskonale tutaj wypatrzył jeszcze Kacpra nogę. Young Boys, Wąsiewski to Kobzy, Kobza, Paweł Olejarz. No chyba też mógł Damian Kobza uderzyć troszeczkę lepiej. Dość lekki ten strzał, ale teraz okazja i gol! Kuba Franczak. Brawa dla Damiana Kobzy, tym razem nie próbował samemu. Nie popisali się zawodnicy Prusic tym rozegraniem. Prosta strzała. Idzie po 8 gola. Na się ze swoim Batmanem. Pod warunkiem, że trafi. Tymek Wąsiewski. Czy Paweł Olejarz. Wąsiewski, gol! 4-0. W tym momencie zrównał się bramkami z Bogdanem Bożenko. Boje po 8 trafień. Liderują w tej stawce. Całkiem fajnie to wygląda, dwóch zawodników z jednej drużyny. Bardzo mądrze zgrywa to do Podolaka. Kacper Gliwa chciał z pierwszej piłki do Kacpra Nogi. Tego Fabian Paul. I gol! Ignacy Chodor. A jeszcze wcisnąć tę bramkę. Tak jest, no 39 minut wytrzymał Mikołaj Podolak bez straty gola. Wtedy no nie mógł nic zrobić. Tak jest, już była taka sytuacja, że ciężko było zrobić coś więcej. Z najbliższej odległości do siatki trafił Ignacy Chodor.